Witam wszystkich, postaram się dzisiaj w miarę szybko omówić to spotkanie, żeby nie zawracać wam gitary. Po pierwsze, całkowita dominacja Śląska w tym meczu. Raczej łatwe zwycięstwo, mimo tego, że to pierwsze spotkanie wcale takie nie było. Fajna atmosfera, sporo kibiców, niezła frekwencja, ponad 10 tysięcy. Aż zazdrościłem kibicom Śląska, że byli na tym meczu. I ogólnie yy, mecz Śląska-Wrocław w europejskich pucharach na Polsacie Sport. No nostalgicznie trochę mi się zrobiło, jak oglądałem to spotkanie. Tak jakby... 2013 vibe. No i tak jak mówiłem, całkowita dominacja tego Śląska, z czego bardzo się cieszę. W ogóle fajne chłopaki dzisiaj bramkę strzelały. Pierwszy Janasik, bardzo ambitny i ciekawy zawodnik. Wydaje mi się, że ostatniego gola strzelił bodajże z bielsko biała w poprzednim sezonie, w tym meczu, gdzie było 4 do 3. Potem mieliśmy gola na 2 do 0 i to był pierwszy gol Garcia, o którym w poprzednim filmie mówiłem, że może stać się gwiazdą naszej ligi dzisiaj wszedł, lekko mówiąc z buta na stadion we Wrocławiu ogólnie świetny występ tego zawodnika no i Sztyglec ma się o co martwić, jeśli chodzi o podstawową jedenastkę. Mieliśmy dzisiaj również powrót do składu Erika Exposito, który no, zmarnował patelnię wiadomo, ale też zanotował asystę przy golu pierwszym Jana Sika i to całkiem niezłą asystę także mam mieszane uczucia co do występu tego zawodnika, ale bardziej bym tak klasyfikował go nie wiem, może 6 na 10 występ, albo 7, nie no, 7 może przesada. 6,5, 6,3, napiszcie jaka wasza nota, jestem ciekawy. No i mieliśmy też dzisiaj debiut, na boisku pojawił się Petr Szwarc. No i czy według mnie jest to dobry zawodnik? Myślim na jo, je to dobry kluk. No i co, tak jak mówiłem, całkiem szybkie omówienie. Śląsk wygrywa 2-0 do 0 z zasłużenia, proszę pana, Spider Lina Meskont, tak to się wymawia? Przepraszam, że nie jestem pewny tej nazwy, ale po prostu z doświadczenia wiem, że jeśli e, zapamiętujemy jakąś nazwę zespołu z zagranicy, to zazwyczaj dlatego, że kojarzy nam się ona z Eurowpierdzielem. Tak jak nie wiem, wszyscy pamiętamy nazwę Lewadia albo Karabach albo Stjarnan. A jeśli polscy kibice nie pamiętają nazwy jakiegoś klubu, no to po prostu dobrze im się ona kojarzy. No i cieszę się też, że Śląsk po prostu wygrał to spotkanie, a nie zremisował ten drugi mecz, bo. Zawsze to więcej punktów do tabeli. Wiem, że tylko my je liczymy z całej Europy tak naprawdę, ale powiem tak, lepiej liczyć się teraz, żeby potem ich w ogóle nie liczyć. Ale to było mądre. Na sam koniec zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj oraz do kurcze. Co teraz? Co by tu powiedzieć wam? Uśmiechajcie się, już było wczoraj. Cieszcie się. Są wakacje. Uśmiechajcie się. Gramy dobrze w europejskich pucharach. Cześć!